Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak bardzo sprawnie można obliczyć mnożnik ceny czy kosztu zmiennego. Jest to zagadnienie generalnie z rachunkowości zarządczej, a dokładnie z analizy wrażliwości zysku operacyjnego, czyli EBITu mówiąc z angielskiego. I jeżeli w treści zadania jest podane, ile wynoszą koszty zmienne całkowite, jakie ponosimy koszty stałe, określone są przychody ze sprzedaży i mamy wielkość produkcji, jesteśmy w stanie określić, ile wynosi mnożnik ceny, a ile mnożnik kosztu zmiennego i co to w ogóle jest, jak to zinterpretować, co to mi daje, że wyszła taka, a nie inna wartość. Zacznijmy od tego, że koszty zmienne całkowite, tutaj ewidentnie wiemy, że to są jakby przypadające na całą wielkość produkcji. Jedynie z tym elementem, że to są przychody ze sprzedaży, można mieć wątpliwość, czy to jest w sztukach, czy to jest w złotówkach, czyli jakby ile przychodzi im pieniędzy do kasy. Ale jeżeli w treści zadania między innymi jest oddzielnie określona wielkość produkcji w sztukach, to się trzeba domyślić, że przychody, jeżeli nie mają tej jednostki, że to jest w złotówkach czy w jakiejkolwiek innej walucie i tak zwanych jednostkach pieniężnych, to w tym momencie tutaj oddzielnie znając wielkość produkcji trzeba się domyślać, że to jest cena razy ilość. Najlepiej w treści takiego zadania wypisać sobie wszystko tutaj, co jest dane, ale w postaci symboli, bo wówczas, jeżeli wszystko stosujemy oznaczenia symboliczne, jesteśmy w stanie szybciej dojść do rozwiązania i po prostu metodą nawet prób i błędów po prostu popodstawiać, a nóż łyżka mi wyjdzie. No i teraz po kolei. To, co na pewno wiemy, to jest wielkość produkcji, ona wynosi 1000, domyślnie sztuk. Dodatkowo przychody, które tutaj są wymienione, musimy traktować, że to jest cena razy ilość i wynosi 72 tysiące. Taka wartość przychodów. Jeżeli chcemy ustalić, jaka jest cena jednostkowa sprzedaży, to łączne przychody dzielimy przez wielkość sprzedaży i wówczas mamy wyznaczoną cenę jednostkową sprzedaży. Dodatkowym elementem, który tutaj też możemy wypisać, są koszty zmienne całkowite. One wynoszą 42 tysiące złotych i wiemy, że koszty zmienne to zawsze są zmienne jednostkowe przemnożone razy wielkość produkcji. Wówczas to są zmienne, ale całkowite. Tu są jednostkowe, a cała wartość to są koszty całkowite. A więc jeżeli chcę poznać koszty zmienne, ale jednostkowe, koszty całkowite trzeba podzielić przez wielkość produkcji i wtedy mamy 42 w naszym przypadku jako wartość tych, ile mnie kosztuje wyprodukowanie każdej dodatkowej jednostki, oczywiście bez uwzględnienia kosztów stałych, które w naszym przypadku wynoszą 20 tysięcy złotych. Pierwszym elementem, który musimy sobie policzyć, to jest EBIT. EBIT, czyli mówiąc po polsku zysk operacyjny. Oczywiście, że wystarczy bardzo sprawnie policzyć od przychodów, odjąć koszty całkowite zmienne i odjąć te stałe. Sprawa będzie prosta, ale jeżeli mamy się nauczyć, jak wyznaczać mnożnik ceny czy kosztu zmiennego, to warto w tym momencie stosować te wzory jakby podstawowe, że cena minus koszt zmienny przemnożone razy wielkość produkcji minus koszt stały. Dlaczego? No właśnie zaraz się dowiecie. Jeżeli po prostu podstawimy cenę minus koszt zmienny jednostkowy, przemnożymy razy 1000, to 30 razy 1000 jest 30 tysięcy, minus 20 mamy 10 tysięcy i generalnie mamy wypisane nasze powiedzmy niewiadome i wiemy, ile wynosi EBIT. Po co te elementy? Właśnie do określenia mnożnika ceny, a potem kosztu zmiennego. Mnożnik ceny, można by było powiedzieć, że to jest tak jakby współczynnik elastyczności, ale zysku operacyjnego, powiedzmy pod wpływem zmiany ceny. I teraz jak, dlaczego mnożnik ceny wygląda w ten sposób? Bo zawsze, jeżeli to jest mnożnik ceny, to jest to zawsze inaczej. Jeżeli to jest mnożnik, to on ma postać ułamka, gdzie w liczniku mamy ten element, czego to jest mnożnik, czyli ceny, razy wielkość sprzedaży przez poziom zysku operacyjnego, jaki został dotychczas wypracowany. A więc, jeżeli to jest 72 jest cena, razy 1000 sztuk przez zysk operacyjny, czyli 7,2.
dwa. Wtedy interpretacja jest dosłownie, tak jak mówiłam, można to interpretować jak elastyczności, czyli można powiedzieć, że wzrost ceny o 1% powoduje wzrost zysku operacyjnego o 7,2%. No, możemy się domyślać, że wzrost ceny może spowodować wzrost zysku operacyjnego, a każdy spadek ceny spowoduje nam spadek zysku operacyjnego. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli nasza cena tutaj zmienia się proporcjonalnie razy 2, to również razy 2 zmienia się reakcja zysku operacyjnego. Wzrost daje wzrost, wzrost ceny daje wzrost zysku operacyjnego, a spadek tej samej ceny daje taki sam spadek zysku operacyjnego. Kwestia tych liczb, przy których powiedzmy trzeba dokonać przemnożenia razy 2. I teraz kolejny element, mamy mnożnik ceny. Mnożnik kosztu zmiennego jednostkowego, zobaczcie, porównywalnie do tego wzoru jest bardzo podobny. Jeżeli jest to mnożnik, stanowi to znowu ułamek, gdzie w mianowniku mamy zysk operacyjny, a w liczniku mamy ten element, który ma wpływać na zysk, czyli tutaj jest akurat zmienny koszt jednostkowy, dopisany z minusem, bo po pierwsze tu jest, ale i to potrzebne będzie do interpretacji. A więc, jeżeli u nas koszt zmienny wynosi 42, to mamy 42 z minusem razy 1000 jako wielkość produkcji i wypracowany zysk operacyjny 10 tysięcy złotych, czyli w tym momencie możemy powiedzieć, że nasz mnożnik wynosi minus 4,2. Ale jak wszystko, co liczymy, czy w każdych przedmiotach ilościowych, ale związanych z ekonomią, należy to zinterpretować, jeżeli w ogóle to ma akurat jakiś sens ekonomiczny, bo nie wszystko ma. Ale nasze mnożniki można zinterpretować. Po pierwsze, możemy zauważyć, że wzrost kosztu zmiennego spowoduje spadek zysku. Dlaczego? Bo zawsze wzrost o jednostkę czegoś tam, tu spowoduje wzrost lub spadek. Jeżeli wynik jest na minusie, jakiejkolwiek elastyczności, to wzrost o jednostkę czegoś, czynnika wpływu, powoduje spadek tu akurat zysku operacyjnego. I teraz tu zawsze jest w przypadku elastyczności wzrost o 1% tego czynnika, czyli kosztu zmiennego jednostkowego. I u nas w związku z tym, że ten wynik jest na minusie, możemy powiedzieć, że następuje spadek zysku operacyjnego dokładnie o tą wartość. Gdyby jednak byłaby sytuacja, że ten wzrost byłby kosztu zmiennego jednostkowego o więcej niż 1%, czyli przykładowo o 3%, to można by było powiedzieć, że zysk operacyjny już nie spadnie o 4,2%, a aż o 12,6%. I teraz często w zadaniach jest tak, że pytanie jest nie tylko o sam mnożnik i domyślnie o jego interpretację, czyli tak jak tutaj, ale również jak zmieniłby się zysk operacyjny, gdyby na przykład byłby spadek ceny o 2%, a koszt zmienny w tym momencie wzrósłby o 3%. Wtedy te efekty zmian zysku operacyjnego, czyli tu spadek zysku o 14,4% i tutaj dodatkowy spadek zysku operacyjnego o kolejne 12,6% oznacza tyle, że można te dwa efekty spadku ceny na przykład i wzrostu kosztu zmiennego, no jakby te właśnie te skutki tych dwóch zmian można ze sobą dodać, czyli dodajemy spadek zysku operacyjnego spowodowany zmianą ceny do zmiany zysku operacyjnego wywołanego zmianą kosztu jednostkowego, czyli liczymy tak zwany efekt łączny. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.